Jedno z pierwszych miejsc, które odwiedzimy w czasie najbliższej pielgrzymki, to Banias na północy Izraela. Jest to miejsce u stóp góry Hermon, skąd wypływa jedno ze źródeł Jordanu. W czasach Jezusa było tu kwitnące miasto zwane Cezareą Filipową. Władał nim Herod Filip, jeden z synów Heroda Wielkiego. Miasto było m.in. znane z kultu greckiego bożka Pana. Pan urodził się z rogami i nogami kozła jako jeden z synów Hermesa. Miał podobno nieznośny charakter i okropnie złą reputację. Nienawidził na przykład, kiedy budzono go ze snu. Wstawał wtedy wściekły i wydawał z siebie przerażający krzyk, wzbudzając strach i panikę w sercach ludzi. W Banias znajduje się wielka pieczara zwana w starożytności Bramą Hadesu. Jak wierzono, Baal, władca świata podziemnego, miał przez nią wychodzić i wchodzić do swej domeny, czyli do piekieł. Zapytacie więc, po co jechać tam, gdzie diabeł mówi dobranoc? Otóż to właśnie w pobliżu Cezarei Filipowej ewangelista Mateusz lokuje scenę, w której Pan Jezus mówi do Szymona: Ty jesteś Piotr, skała. Na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Wybierz się z nami zobaczyć, gdzie piekło nie dało rady niebu.